Dzień dobry wszystkim, witajcie. Wybiła dziewiąta, więc zapraszam na motywacyjną, motywującą, inspirującą, inspiracyjną, transformującą, transformacyjną transmisję, gdzie w parę minutek będziemy się wspierać, jednoczyć, wzbogacać nawzajem, motywować. Ja nazywam się Dorota Orzuk, bo wiem, że jest mnóstwo nowych osób, polubiło kanał Wcześniej Wstawaj, Więcej Czytaj, więc bardzo się cieszę. Witam Was serdecznie i dziękuję, że jesteście. Ja od 6 lat wspieram kobiety. Najpierw zaczęłam wspierać siebie w ogóle. Nie, najpierw jakieś kobiety, inne kobiety wsparły mnie, bo dołączając do społeczności Mary Kay dostałam takie wsparcie, że po prostu głowa mała. Więc najpierw one wsparły mnie, teraz ja wspieram kolejne, bo na tym polega całe piękno. Daj innym to, co dostałaś też. Dostałaś od kogoś motywację, dostałaś od kogoś poradę, dostałaś od kogoś możliwość, dostałaś od kogoś jakieś wsparcie, podaj to dalej, podaj to dalej. Więc ja podając dalej, nagrywam codziennie od poniedziałku do piątku, około 9, właśnie parę słów, które dzieląc się książkami, zdaniami, cytatami, mądrościami, może jakimiś tam też moimi przemyśleniami, dzieląc się z kolejnymi kobietami. Więc na tym to niesamowitość tego wszystkiego polega. I od 6 lat wspieram kobiety w realizowaniu marzeń, naprawdę. I realizowaniu marzeń, czy o dobrym wyglądzie, czy o dobrym samopoczuciu, czy o lubieniu siebie, o pewności siebie, o wierze w siebie, czy w realizowaniu marzeń w ogóle. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że robię to metodą, którą sama odkryłam i się zachwyciłam. Oczywiście wiele osób już o tym mówi, w różnych książkach o tym jest. Ale to było dla mnie bardzo, bardzo odkrywcze, kiedy doświadczyłam takiego przełomu, że wszystko mi się zaczęło układać w taki wzór na sukces, jakby. I mogę dzisiaj śmiało powiedzieć, że robię to metodą świadomego otrzymywania. Tyle tylko powiem, a wszystkich zainteresowanych zapraszam bardziej do kontaktu prywatnego, żebyśmy mogły sobie o tym pogadać. Dzisiaj jestem z Wami z tytułem Dobro w pięknie. Może wydawać się ten tytuł trochę tajemniczy, ale ja chcę z Wami się właśnie czymś podzielić niesamowitym, w czym biorę udział ostatnio, bo bardzo, bardzo ujęła mnie misja tego. I dzieląc się z Wami też chcę zaapelować niejako do tego, żeby osoby, które też jakby poczują wartość, żebyście się w tym również zjednoczyły i wzięły udział. Mianowicie, tylko zobaczę sobie. O, dobra, wszystko dobrze. Chciałam się tylko technicznie upewnić. Więc w każdym roku w urodziny Mary Kay, założycielki organizacji, której ambasadorką jestem od 6 lat, rusza kampania Dłonie Pełne Dobra. Kampania Dłonie Pełne Dobra polega na tym, że specjalnie jest opracowywany produkt specjalnie po to, żeby był bardziej jeszcze wyjątkowy, czyli nie jest on w ofercie regularnej, jest on w ofercie tej specjalnej, specjalnie na to wydarzenie stworzonej. Produkt, którego część dochodu, a dokładnie jest to $1 z jednego produktu, ze sprzedaży, jest przeznaczany na cel charytatywny. I są to do tej pory oczywiście różne cele, natomiast teraz, w tym momencie, i to, co mnie absolutnie ujęło i zachwyca, to, że ta kwota ze sprzedaży każdej jednej sztuki jest przeznaczana dla dzieci opuszczających domy dziecka, czyli startujących w dorosłe życie, oczywiście na ich tam przeszkalanie, kursy, mieszkania, takie, żeby po prostu fizycznie zorganizowane, jakoś mieli zorganizowany ten lepszy start. Ale to, co mnie ujmuje, to to,
że od jakiegoś czasu, od niedawna, Mary Kay poszerzyło cel tego wsparcia o prowadzenie terapii psychologicznej dla właśnie tych osób. I to jest absolutnie niesamowita dla mnie, absolutnie wartość, ponieważ ja zdaję sobie bardzo mocno z tego sprawę, że oczywiście mieszkanie, kurs, kwalifikacje, to wszystko jest ważne, ale to, z czym człowiek jest w środku, z czym sobie nie poradził od dzieciństwa, wchodząc w dorosłość i może przez całe życie nawet sobie nie radzi z tym, co ma w środku, co przeżył, czego doświadczył, jakie ma traumy w sobie. I jeśli nie ma znikąd pomocy, żeby sobie poradzić od wewnątrz z tymi emocjami, z tą historią, z tymi doświadczeniami i z tymi ranami, to choćby miał zapewnione, nie wiem, wszystko fizycznie w życiu, nie odnajdzie tak naprawdę takiej wolności, wolności osobistej, wolności od swojej historii, wolności od swoich przeżyć, wolności od tych zranień, wolności od tych traum. Więc kiedy usłyszałam, że Mary Kay przeznacza, rozszerzyła ten, po prostu ten, to wsparcie o terapię psychologiczną, o terapię zajęciową dla tych właśnie potrzebujących ludzi, bo przecież nikt się w domu dziecka nie znajduje, kto miał szczęśliwe dzieciństwo. A wiemy już, jakie ma znaczenie nasze dzieciństwo, jakie ma znaczenie, z czym idziemy w dorosłość, z jakim bagażem. I człowiek, który nie otrzyma wsparcia, który nie otrzyma takiego, wiecie, tego psychologicznego, emocjonalnego wsparcia, może nigdy sobie nie poradzić z tym, czego doświadczył w dzieciństwie. Może nie, choćby chciał, ale może nie umieć stworzyć szczęśliwego związku, szczęśliwej rodziny. Może po prostu od środka chcieć, ale nie potrafić tego zrobić, bo nigdy tego nie doświadczył i nigdy nie został uleczony z tego, co przeżył. I to się będzie za nim ciągło, czy ciągnęło, ciągło chyba. Dlatego jestem tak zafascynowana tym, że Mary Kay, wypuszczając produkt w ramach akcji Dłonie Pełne Dobra, nie dość, że wypuściło przepiękną szminkę w serduszka. Ja mam ją teraz na sobie, możecie zobaczyć. Jest tak, po prostu jest cudna, a w ogóle jest tak, satynowa na ustach, to jest matowa szminka, która nie jest taka jak niektóre matowe szminki, że zamurowane te usta są, nie? Że aż pękają pod spodem. Tylko jest taka satynowa w odczuciu na ustach, w nakładaniu, ma taką konsystencję piękną. Jest trwała przez cały dzień, uwierzcie, bo już ją przetestowałam. I nie dość, że właśnie jest takiej jakości, jest w kształcie też serduszka. Słuchajcie, jakie to jest cudowne, patrzcie, jest serduszka. W serduszka kształcie, to jeszcze właśnie ja kupując, ty kupując, ja kupując i polecając, ty kupując i polecając. Z każdym produktem przykładasz się do tego wsparcia. I powiem wam na koniec może, że oglądałam, słuchałam, oglądałam filmiku, nagrania jednej z dziewczyn, która skorzystała właśnie z pomocy tej terapeutycznej. I to tak mocno poruszyło moje serce, bo opowiadała swoją historię, opowiadała, co przeżyła w dzieciństwie, co niesie, niosła za sobą w sobie. Do momentu, w którym zaczęła brać udział właśnie w terapii, którą sponsoruje Mary Kay, terapii psychologicznej. I uwierzcie, to jest tak poruszające serce, bo jak wiele kobiet
jak wiele osób, które przeżyją traumy, niesie to w sobie przez całe życie i co więcej, myśli, że to jest ich wina. Wiele kobiet nigdy nie powie, co przeżyło, a mówię to o różnych molestowaniach, gwałtach i tak dalej. Wiele kobiet nikomu przez całe życie nie mówi, co przeżyło, bo ma w sobie mechanizm takiego myślenia, że to jest ich wina. Dlaczego tak się dzieje? Bo często jest tak, często mając kata w swoim środowisku, ofiara nabywa przekonania. To się dzieje poprzez manipulację przez kata. Ofiara nabywa przekonania, że to jest przez nią, że to jest jej wina. I dziewczyna, która podzieliła się tym, że już teraz będąc nastolatką, tam nie pamiętam czy 17, już taka prawie, że opuszczająca, to chyba 18, opuszczająca dom dziecka. Dopiero w tym momencie, w tym wieku, dzięki tej terapii, uwolniła się i płakała po prostu, to jest niesamowite, bo gdy człowiek się uwalnia od myślenia, że to jego wina, to temu towarzyszą niesamowite emocje. I wiem, że zrozumiecie teraz to, co mówię. I wiem, że przyłączycie się do tej akcji. Czy to zamawiając sobie u mnie, czy będąc konsultantką zamawiając, polecając kolejnym osobom, czy zamawiając sobie u swojej konsultantki, jeśli tu są osoby, które mają swoją konsultantkę Mary Kay, bo tylko u konsultantki można zakupić wszystkie w ogóle produkty Mary Kay. Wiem, że przyczynicie się do tego, że więcej osób, więcej dzieci, nastolatek, nastolatków będzie mogło skorzystać z takiej terapii uwalniającej. Więc zróbmy to na gigantyczną skalę. A gigantyczna skala kiedy może mieć miejsce? Wtedy, kiedy ja powiem o tym w swoim środowisku, ty powiesz w swoim, a osoba, której powiesz, osoby, którym powiesz, powiedzą to w swoim środowisku. Wtedy robi się skala. Więc jeśli czujesz, że chcesz wspomóc, pomóc i chcesz, kupując po prostu tę szminkę, która kosztuje marne 90 zł w katalogu, chcesz pomóc komuś konkretnemu, zrób to. Zrób to. Zrób to. Ja już z góry dziękuję, że to zrobisz. Całuję, pozdrawiam. Idę pracować, idę działać. Polecać tę szmineczkę. Są dwa jeszcze inne kolory. Jest w kolorze nude i jest jeszcze w kolorze takiej ciemnej, chyba śliwki. Śliwką chyba bym to mogła nazwać. Ja mam na sobie różową. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, trafiło do Twojego serca i przyczynisz się do tego niesamowitego wsparcia. Całuję, pozdrawiam. Dobrego dnia.